serce stała, piękna mi się zdała, jak zem podszedł bliżej, jeden ząbek miała. Pikno jesteś, krótca fuks! Leciał pies przez pole, suka przez tatarkę. Pies zgubił korolę, suka łoce dzarkę. Pies zgubił korolę. O ty pieronie jasny, wczoraj jechałam taksówką, czekajcie do Warszawy, opiszem, ty cholero. Tahu, obudź się. Pobudka, wstawać! Co jest? Ludziska mnie zabiją. Kaby to są? Ka? W Hamburgu, jak się głupie pyta. Pod chałupą rzeź jest. Wstawaj, wysiadaj raz, dwa. Co cię mam pod same drzwi zawieźć? Spieprzaj szybko, raz, dwa. Ej, żeniak! Na rzecz, co nam zapomniałeś? Rzuca fuks. Dobra dziewczyna, nie? No, może być. Będzie moja. Ty, buchajuj, no się wyśpij, bo ci żenidło klapnie. Nie martw się, nie martw się. Co byś takiego, co? Cześć, Żyniacz! A, cześć, Władek, to ty! Masz co zakurzyć? Matka ci co zakurzyć! Jak cię zobaczy, że i ty mleko wyzyrasz, tę mordę pijaną wywalisz do zbana i ono się zaśmierdzi, zanim do miasta dowiezą, a tam matki dla dzieci kupują. Czego oczy nie widzą, to serce nie boli! Dziecka, wszystko zeżrą. Masz to zakurzyć? Pytam ci się drugi raz. I ty się nie wstydzisz, co na tego chłopa pytać o papierosa? A się będę wstydził. Zabrakło mi to, wołam. Chcesz, to ci zapłacę. Przyńczę mi tam po twoich pieniądzach. Maj, zapal się. Musiałek na zabawie ustawić, bo pamiętam, co kupował packę przy bufecie. W domu mam jedną awaryjną, kartkową. Nie no, nie chcę matuli budzić, niechaj se ta jeszcze pośpi. Stasiu, stawaj! Zaś, a tuż nie gro. Zaj się pół wioski kąpało, wody nie ma. Stasie, stawaj po wodę do studni. Stasiu, jak ty tak będziesz baciarował i bragadził, ty się w życiu nie ożenisz. Trzeba się twardo wziąć za żeniaczkę. A ty chodzisz do panny, zawracasz i tam dupę, a ona by się zamówiła za tyle chłopaka młodego, a ty ją w błąd prowadzisz i ty się tak nie ożenisz. O kim myślisz? O tej z rękawicy? Chopie, ja już dawno kanindzi. Teraz będę miał te. Stasiu, piękno bardzo. Zanie będziecie chciała? Pewnie, pisać co pozna takiego jak ja.
Ja już tam żadna gazeta nie wierzę. Ja tam wierzę. Ja wierzę. Stasiek, stawaj! Jak długo będziesz wylegiwał? Trzapowodem trzeba krowy odbyć, wiele roboty jest. Na coś ty tu robisz, ty gidzie mały? No z brudnymi łapami be potapczanie się wolą, szmary na myśli, uścia nie ma. A tego starego pioruna zaś nie ma. A cóż ty chcesz ode mnie, mam się tak żenić czas prac? To żenić się jest łacno, a potem ho, 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 ty jeszcze nie wiesz, jakie są baby. Ale krótce himel, ja nie wiem, jakie są baby, ja już 4 razy był ożeniony. Chcesz, to lecę do 4 tygodni ożeniem. A ka? Trzecie obchodzika, w marcy po rybie. W marcy po rybie mi nie pasuje. Czyż jeszcze na oczy nie widział, przecież ładna, silna baba. Będzie rok temu, jak chłopa i pociąg przejechał. Kielamo? 10 morgów. Kielamo lot się pytam. Niecałe 30, ale ładna baba, silno. Zaczęła ci tego, Stasiu. Dajcie mi spokój z tą marcy porębą! Ja już tam rozambony zleciał. Będzie 3 roki temu. Znów 2 butelek spirytusu nie ma. Na weselie go kupiła. Ty chwila, nie ty. Pszczoła. A ty wiem, że kany żeś tu wysiął. A idziesz tu syl jeszcze, czy tu nie było. Pszczoła. To ja już idę. Bo twoja matka jakoś zło wstała. A ty bierz porcję, a uciekaj. A co z mi matka może zrobić? Co? Nie dam mi. Cip, kurapuj, cip. Oj, kurapuj, cip. Kaszle są, pójcie wódę. Kura, cip. Pójcie. Oj, kurka, pójcie, cip. No wstajecie, czy wam kury po śpichlerzu jajka potraciły, czy kogo szukacie? A Władku, pełno mam roboty. Która je godzina? Radio popsute, maj zegarek? O, będzie już po 5:00. Pewnie wam Stasiek wyłączył, żebyście se dłużej pospali. Jak wam popsuł, to wam naprawi. To do krucyfiksa jeszcze śpi? A ty leży sobie, będę go musiała obudzić. No pewnie, niech nie śpi tak długo. A tu czemu ty draniu? Na co żeś mi spirytus wyniosła? Na weseli kupiła, a tyś mi go wyżrał. Jaki spirytus? Ja o nic nie wiem. Gdzieś głażałem jak tchórz, a ty mnie dokupi jak cki, ty się mi nie jedna taki ułożarki. Idźcie mamo, bo macie na szyju! Co się tam u was robił? Od rana awantury robicie, ci się prosiaka zabijali. Sąsiadko, na syna Staszka nie było. Całą noc go nie było. Porządne wychowanie, wraca rano na śniadanie. Miała jeszcze spirytus.
Toż mi go wysmycił. Co ta matka będzie cię pierdoła opowiada? Roboty. Potem jak przyjdzie w karczmie siedzi, no i... Ja wam powiem jak to było z tym spirytusem. Krótko łazięcie go. A kierosz by go chciała takiego pijoka. A no gdzie się tam jakoś. Stasiu, Stasiu, na co żeś mnie zrobił z tymi spodniami? Podziwaj się, jaki mają wygląd. 3 razyś był w kościele i teraz coś z tego. Tak szanujesz, z tebie nie będę nigdy dobrego człowieka, jak byś szanował. Podziwaj się, kierza się dopiero. Ja wam powiem, jak to było z tym spirytusem. No toż powiedz. Niech cała wieś słyszy. No toż powiedz. Skluca fik, skleroza wam na mózg siadła ze starości. To nie pamiętacie, żeście flaskę spirytusu Władkowi pożyczyli? I miał wam odkupić? Władkowi? Władek! A Władek, Władek! Tam mu się świnia w grojówce utopiła. I weteryniarz przyjechał. Chodź, Stasiu, na śniadanie. Co mi się zjedzcie? Jak będę chciał, to przepiję całą chałupę z dziwkami. A jak mi zabraknie, to was przedam. Wszystko przedam, bo to wszystko moje. Ja tu zdzicę jak kot przywoz. Albo mnie szlak trafi. Gronic Kubeski, niech tu do ciebie idzie. Pewnie moja miła dzisiaj do mnie przyjdzie. Poszli? No widzicie, ledwo idą. Moglibyście je puszczać na ogród, a nie męczyć się z łańcuchami. Już dawno mówiłem, co by łąkę ogrodzić prądem, ale wy zawsze swoje. Dość mało mleka dają, bo są cielne. Jeszcze im prąd by był potrzebny. Gdyby za mnie pastynkiem przyprowadził, żeby przeca z tymi krowami robili. Ja już jakie ręce mu wyciągnął na łodnik. Mamo, a kieros to roboty? Pastyrkę mogę wam przyprowadzić jeszcze dziś. I no musicie mi dać na drogę jaką flaskę, bo jak nie wypiję, to okropnie nieśmiały. Dawno flaszki czekają na ciebie. Jeden za przykluz jaką babę, żeby mi była do pomocy. To by się nie musiała sama mordować. Łopił ja się, łopił. Gorzołki nie widział. Jeno kielu secek. Z gorzołki łoblizą. Ka byłeś, Pawełku, pewnie w barze. Po piwo na taty? Aha, tata pójdzie pomóc mamie przy łowsie. No to guj się, bo pewnie mu się chce pić. Ale to piwo jest dlowoż. Dla mnie? Tak, dlowoż. Pawełku, pilnuj chałupy i uważaj, żeby jakiś antykosz nie wlazł do podwórka, nie ukradł figurek. Dawaj to piwo. Idź pilnuj. Stasiu, co tak śpiewasz, jak kot na wiosnę? A śpiewam, bo mi wesoło. Gardle ci jeszcze nie wyszkło. Nie, siadaj cię, siadaj, Władek. To słabe, nie połamie się to? Nie, ja robiłem. To będzie słabe, boś to może po pijaności robił. Nie po pijaności. Stasiu, daj jaki gorce, przecież ze dzbanka nie będziemy pić. Zaraz przyniosę. Słoik po kumpocie mam. Wypłukany? Tak. Masz na picie. Wasze zdrowie. Stasiu, powiedz mi, co ty będziesz zrobił, jak będzie dezlą? Jak ty teraz taki upał koseki pleciesz. Jak to co będę robił? A uwalę się na spikszu i będę spał. A co, zapowiadali co będzie lało? Przydałoby się trochę dyscu. Co by w zmiokach porusać.
Stasiu, masz, napij się żywca. A może byś mi pomógł zboże z pola zwieść? Kaj masz to zboże? O, Stasiu, ja mam pola dużo. Po pierwszej babie, co mi umarła przed wojną na Suchoty, na Gronicku, na Pagorku i za Gronickiem. Po tej drugiej, co Bańszyce ją zabili za Niemców, to mam pół hole za Pagorkiem. A po tej trzeciej, co mi się w Życe utopiła, to mam w Danielce bardzo dużo zboża jeszcze niezwiezione. To kupę mam z tego pola. A ta czwarto, to była biedna, ta nimo nic pola, ale silna babina, czerwona do pościele pierwszorzędną. Słuchaj, Ładku, mogę ci skoczyć. Grabiny mam złożone, ale chyba polami pojedziemy, bo nie mam świateł stopu ani kierunkowskazu, ale hej, dobrze, Stasiu, dobrze, że mi pomożesz. Nie, nie, Stasiu, ja pójdę na proste drugi. Zanim ty objedziesz dookoła, ja już tam wszystko narytuję. Witajcie, gumie! Jak się mocie! Kaleście tu kupili ten traktor? Nika, sam zek se złożył. A co? Mało to części poniewiera się koło pomu? No, nade pokazują w telewizorze. Bo to kiedyś pokazali za ludzki autobus. Prawda. No ale szukali właściciela, ale się nikt nie zgłosił, nie należy. Ja, ani się godaj nie chcę. Godo cię zajebiście to są skręcił. A pa jak? Polak potrafi, a co zły? To pewnie byście jeszcze jeden taki taj zrobił. No pewnie, czemu nie? A macie cyńści? Nimu. A, no widzicie. Żeby nie był taki stary, to by go od was skupił. Trzeba było ze mną gadać 10 roków temu, jak Baśka jeszcze panną była. To byście mieli traktorek razem z traktorzystą. Toś ty też chodził do mojej Baśki? A chodziełek, ale strasznie duża kolejka była. A skąd zaś jest? Jako się nazywa? Nieważne! Widzicie, ja was znam, a wy mnie nie pamiętacie. No to jedź w pieruny. Jadę. Jo. Cześć! Hej, halo, halo, stójcie. Czego? Córki już z nimą. Widzę, jak ją wydał. Mam mu fajną krowę. Ja bym wam dał tę krowę za tym motorem. Co wy, kruca fuk, chcecie sobie... Z krową spół! A ja mu jeszcze dopłacę. I ja mu jeszcze kozę i babę, dobre? No dość, bo to zwalicie już. Ale wiesz co, Stasek, ty byś się ta z łezyń wziął se młodą babę, byś miał miejsce utropił. Ja to jestem on cos. Czas. Na dokąd to tak będziesz wtedy dociekał? A wiesz czego moje serce pragnie? Jak baba ku mnie lagnie. Pokulo się po pościeli, moje serce rozweseli. Jaszka, prawda to co on godo? A unino dużo goda. No nie cik za tego, nie cik za se wirhem. Ino się chwolisz. Siadać, cała załoga, drzwi zamykać i jechać do łaciny na młoty. Trzymajcie się. Dawaj szybko, bo ta maszyna czeka. Co by nie ty, to byśmy lecili. Stasiu, nawryk tu tałańcu, a o drążek się nie masz, bo moja baba tam o ten drążku nie zapomina. Ona go lubi w dy. No, Jaczka, siadamy i jedziemy. Odpalamy rakietę. Trzymaj się, Władek. Cholera, trzymaj się, bo spadniesz. Siadaj. Jaczka, uważaj mi. No, jademy. Thank you.
chłopie. Nic jakoś i tego Staśka nie ruso. Ja go już 40 roków nie ruszyło. Coś go nie ruszy. Stasiek, coś i kto nie tak z tobą. Co ma być teraz, chłopa? Tak, ja już czwartą babę drema łopią ten myślem. Co się śmiał? Co się śmiał? Ty! Jak się ułoży nic, to gdzie zmiał tego miodu, a spotąd się najest. Ty, a nie gdzieś zaglądał tu pod moje spodnice. A ty, stary cepie, zamiast się ci roboty, to cię komendę i w stodole chcę. Ty! Boście się narobili, to se napijcie się mleka, zaraz będą kolacje, a potem możecie z tego testu się dostaniecie. O to chodzi. Dobrze, że no wiesz co, Stasiu, no mnie się wydaje, żeby się chyba łazeniu, to by ci było dobrze. Łazy ze się, par. Posławek te znam weseli. Dawno już na weselu nika nie była. Chciałaby chce potańcować. No wiesz, jako to na wsi, to tu człowiek może łzy. A ty, jak już tak chcesz, koniecznie to się mogiem łożem nic od mi se pokulała. A co to, wesele nam dziwne? Nady nie o to chodzi, nie o to chodzi. No ale poparzę się, Stasiek ma starą mamę. Jakby się łazynił, by miał babę, par wyprałaby mu, posprząta, przysełby do chałupy, zawsze by miał gotowe, w polu by mu pomogła. Stasiu, moj starą mamę, poparzę się. Ledwo to nogami powłócy. Nie są ci. Pieniędzy mu żal, a nie mamy. Ja już mam babę. Mos? No a skąd zaś ty ją tak wyczasnął? No podskoj zetę, spodskoj. Poczekajcie sopeckie, samą klaseckę postawię, bo się narobi inaczej. Teraz musicie coś ich wypić, nie? O, Władziu, spisałeś się. Obowiązkowo. Dajcie kieliski. Już ci daję, za co jest taki narynny? Stygnie. No przecytaj, przecytaj. No podskaj za te spotkę, no jest bardzo ciekawe, jaką za siebie zabawę wybrał. A, mam 23 lata. Interesuje mnie telewizją, teatr, film i motoryzacją. To coś nie taki. Zbieram te spotu z aktorów. Pragnę korespondentować na tematy rolnice. Ty, może by cię to przydało. Ochotnie odpiszuję chłopcu na podobnych ich zainteresowania. Nie musi być specjalnego rolniczego wykształcenia. To prawie dla ciebie. Byleby lubił wieś i pracę na roli. No wiesz co, fajna baba, napisałeś Stasiu. Napisy. Kiedy nie wiem jak. Ej Stasiu, podskuj, coś im mówi do ciebie. Stasiu, napijmy się, póki babi nie ma. Po jednym. No. Jak zwykle po robocie. No, ty staro cholero, powinieneś się mieli wypić, to ci zaś gorzałki chce. Do roboty to nie, a do gorzałki to tak. Ty no byś pił i zarp, a więcej nic. Po robocie wolno. Stasinku, parto, mam coś dla ciebie. Jestem przedwojenny. Mnie teraz tego nie trzeba. Ale wiesz co, płotem mi to wróci z Pawełkowi się teraz może przyda. Podręcznik pisania listów miłosnych, 500 wzorów listów dla zakochanych i narzeczonych. Coś dla mnie. No to jest to przedwojenne wiec i o tam też pisała, ale teraz mi już tego nie trzeba. Droga pani, dzień wczorajszy na zawsze pozostanie w mojej pamięci, gdyż wczoraj to właśnie kuzyn ojca chrzestnego ze strony matki mojej. Droga narzeczona, przesyłam ci pozdrowienia z wojska, mając równocześnie nadzieję, że jak Bóg da, to przekażę ci
je osobiście, kiedy zobaczymy się na Wielkanoc. Dobre. Napisę. Napis, dziękuję. Stasiu, ale ja ci jedno powiem. Tu mam dla ciebie fajną wdowę. Może by ci się zezdała. Piękno, postawno. Wiesz, chłopcy z Kazanią patrzą. Ma trochę dzieci. Rok temu jako i pociąg chłopa zabił. Gospodarno, ma las, ma pole, krowy, łowce. Do waszego gospodarstwa by prawie pasowało. Może by się łezynił blisko. Wiesz, jako to z gór babę weźniesz tam, weźniesz byle jaką z gazety. Wiesz, jaki to babska roznesą. A swoja zawsze swoja. Wiesz, Stasiu, może by to i było dobre. W naszej wsi by się łezynił. Nic mu po wdowie, nic poruszanej. Młodą pannę się wziąć, szykowną, piękną. No taki młody. Ale czy to tak szybko się godzi? Roku jeszcze nie ma, jako chłopa nieboszczka pochowała. Dzieciska jeszcze nie zapomniały tamtego tatula. Nowe by dziecię mieć. Stasie, chłop postawny, papaciajtas i palcem nierobiony. Mamo, moi rekwatykiem mi buchu długie. No to co, to podów mu też. No co, Kaśka, pójdź po kos, co masz w stodole. A ty siedź, bo nie masz głowy do interesu. I no interes jak głowę. Co też pan, panie Stasio, gada? Niech pan mi powuśta to dziecko. No, no. No. On cię ta sturchnie na próbę, jak się dogodą my. Drania. Miło. A myślisz, czy to prawda, że będziemy mieć nowego tatusia? Tak, będziecie mieć nowego tatusia, a podoba ci się? Bardzo. No widzisz, dzieci chcą mieć nowego taty, a chłopci się też w chałupie przyjdą. Będziemy mieć nowego tatusia, będziemy mieć nowego tatusia. No nie chcę tego tatusia. Jo! No ale mało tego macie. No ten ogród to jest cały tutaj mój. Jak nie płakało to dziecko? No, a ty, Robert, uciekaj stąd, co to robisz? Co się tak wieszasz? Uciekaj do pola, już cię nie ma. No wiesz, Stasiek, tak my to uradzili. Ten las pod Łysicą sprzedacie. Pole połączycie. A za ten las kupicie łowce. Te chałupę taj sprzedacie, no bo ty mo zlepsą. To będziecie u was. No, no ale nie będziemy marnować czasu. Ubierajmy się, pójdziemy na plebanie dać na zapowiedzi. Ale ja tam nie pójdę jak łachudra. Potrzymaj mi Marcinka, polecę się przebrać. Wstawaj, my już gotowe. Nie. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. I z tymi krowami, żebyś do kościoła zdoził. Zaraz, mamo. A co tam robisz? Książkiem piszesz? I z tymi krowami, bo później do kościoła. Pójdę po południu. Będzie ślub w kościele. A czyj ślub? Wojtka od kołodziei. Tego garbuska? No, tak. I takie sobie jeszcze babę nosił. Dzień dobry. Dzień dobry. Daj mi znaczek na listę. Co to, Stasiek? Listę miłosne wesoło. Jakby zgadła. No wiesz co. Dziękuję. Cześć, Stasiu. Cześć. Na ślub. Dzień dobry. Dzień dobry.
Tu jesteś, cała twoja. Kalina! Ja tu mam! Kawy tam pozwól! Ja za to! Już! Chodź tam! Ja mogę go nie zbliżcie się! Chodź! Kalina! Ja nie zbliżcie się! Dobrze, dobrze! Chodźcie! Droga koleżanko! Już miesiąc minął, jak wysłałem do ciebie list i nie dostałem odpowiedzi. Bardzo się tym martwię, bo bardzo mi się podobałaś na tym zdjęciu. Więc może ja ci też mam wysłać swoje, bo pewnie nie wiesz, jak wyglądą. Wyślę ci takie zdjęcie tylko nimom. No, to se zrobię. Może w mundurze? Też nie odpowiada. A może to? Sutannie? Nie chodzi o sutannę, chodzi o anfas twarzy. Panie Stasiu, może w góralskim? Nie, to jest na co dzień, to nie. Ja to bym chciał, panie Kukułka, dla dziewczyny. Ona mnie jeszcze nie widziała na łocy, tylko do listu wysłać, co by mnie zobaczyła, jak wygląda. Rozumiem. Ja bym tak chciał, co ekstra. No, tak jak te artysty w Hollywood. Rozumiem. Mam! No, panie Stasiu, nie pan uważa, zaczynamy. Niech się pan teraz nie rusza, proszę pana. Dobrze? Świetnie. Niech pan uważa, niech pan teraz patrzy tu na mnie. To świetnie. Niech pan teraz patrzy tutaj. Uwaga, nie ruszać się. Jest! Następny. Uważaj pan. Niech pan zrobi taką, wie pan, o taką twarz świetna. Uważaj pan. O, dziękuję. Oh my darling. Panie Kukułka, pięknie wam śpiewasz. A co pan myślisz, panie Stasiu? Śpiewało się kiedyś. Ja się mogłem do Laskali, proszę pana, dostać. Kiepura to o, taki malutki byłby przy mnie. Proszę pana, kochałem śpiew, wszystko, ale nie udało się. Ale później, proszę pana, przerzucił się na fotografię, którą pokochałem. I to jest moje hobby! Słuchaj pan! Ten zegar stary niby świat kuranty ciął jak ze nut. Zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Przy obcych w nocnej dobie te praprababki obie, gdy łażą z ram, gdy pieje kur i nóż zacięty w kur. Nie. Dajcie tu ze piwo. Stasiu, jak ty się ubrałeś, człowieku? Ja się nie zrobię, co się nie zrobił? Co fuks. No, takie mają prawo. Cześć tam. Cześć. Co jest, króca fuk? Czekam tu już pół godziny. Z dyspozytorem się kłóciłem, zaś mi chciał dyżur wcisnąć. To ja. Jadymy do Krakowa? No pewnie, na Kraków zaraz podjedzie. Ty, patrz. Co? W Babicach dyskoteka. Idymy? Mnie tam wszystko jedno, byle było wesoło. Nie trzeba było nikogo po pysku prać, bo wiesz, że tego nie lubię. No to jak? Idymy? Idymy. Idymy. Oho.
proszę panu. Nie tańczy. No, taka srajda. A co, odmówiłeś i? Powiedziałem, co nie umiem tańczyć. Ty fajne kobitki. Chcesz tej, poproszę tutaj. Poczekaj, popatrz. Ja to mam teraz zobaczenia. Przepuśćcie, do bufetu, przepuśćcie. Do bufetu. Dajcie moryzadę. Bez kolejki. Gdzie? No. Lepcham. Barsią jaką chcecie? Lepsą! Patrz. Ile? Cztery. Co cztery? Cztery sztuki! A co tak drogo? No to pijcie mleko, jak mam drogo. A co, to jest tam może mocniejsze? No to chodzi, to mocniejsze. Pięknie, bajcie się. Krowy mam dwie i maciorę. Zimi 10 hektarów, a oprócz tego robię wikli. Pieniędzy mam kupa. Przepraszam, muszę na chwilę wyjść. Te majtki, takie zbrudzone, takie zdziwione, że do pradziech i nie mogła. Będzie ty cicho, czy nie? Już chodzisz, miesiąc to już z górą, a nie pół roku. Dzień dobry. Dzień dobry, nie widzieliście, kiedy Stanos pojechał? Pewnie do karczmy, on to zawsze jest. Ja go widział, jak jechał do karczmy. Stasiu, co tam stoisz na tej drodze jako głupi? Bierz się do koszyku, bo przyjadą po towar z miasta. Panie Wojtysz! Czego? Nie ma do mnie listu. A co miał być? Ach, jak miał być, to będzie, chłopie. Zaraz popatrzę. Czekaj. Ale wiesz co, Stasek? Ja dobrze wiem, co mam w torbie. Nie mam raczej nic do ciebie dzisiaj. Chyba jak będzie kartka do wojska, ach, to ja cię tam dostarczę ekstra, wiesz? Stasiu, jak ziemniaki nie słone, to są deserk, bo ja nie wiem, czy soliła, czy nie. Co tam ksiądz? Na kazaniu będę. Piękne kazanie miał. Tereska Łodciu, bajki się wydawał. Pierwsza zapowiedź była dzisiaj. Ona? No. A wydaje mi się, że jeszcze nie skończyła 18 roków. A za kogo? Za jakiegoś obcego. On pobudowa po całej Polsce jeździ. Z Mostostalu? A chłopcze, ja się na tym nie znam. Nie wiem. Ale Kaśka jej wieszeli bogate wyprawi, bo ona jedynoczka. A no, ja chcę mieć zięcia, bo się musi postawić. Niech ta się żynią. Chałupa nowo, ziemi też jest kawałek. Niech ta se radzi.
Tereska nie chce być na wsi, ona jedzie z nim do miasta. Patrzcie, jaki strzyp do miasta. Krótca, puk, za co to na wsi źle? Ja nie wiem, co te dziewuchy widzą w tym mieście. Przecież i u nas jest asfalt, i śminki, w kiosku, i lakier do paznokci. A jak która chce koniecznie hałasu i trzasku, to se może telewizor puścić na całą parę. A co mi to opowiadasz? Powiedz, co to teraz ty mi, stary, nie opowiadaj. Tu sobie weźmiesko. Ej, no tak, co by się pogadać, mamo. Nie będę jadł. A coś tam nie będzie ziot? Ci cię co, boli? Tu mnie boli. Pod ziobrami mnie dźgo. Nie zawsze, ale czasami. Kiedyś mnie tak tu dźgało. W polu mnie tak dźgało. Tak se pomyślałek, że jakbym tak pomarł między rządkami buroków, to jak zając albo ździ cały kocyk. A co tak głupio opowiadasz? Jeszcze se co wywrozić? Człowiek to nie mówi, żeby patrz, a już go nie ma. Boli, boli, samo przestanie mnie, całe życie serce boli, a jeszcze żyję. Mam ja w szafie białą koszulę i cyste majtki wyprasowane? Z Maria, po co ci biała koszula? Jutro pójdę do likorza. To się porze nie umyje, nie traci białej koszuli. Oddychać, nie oddychać, oddychać. Dawno te bóle? Od wiosny. Tak, możecie się ubrać. Recepty wykupić, lekarstwa zażywać. A papierosy kurzy? Pole. Ile? Paczkę dziennie, czasami więcej. Nie palić. Pije? Trzeba nieraz wypić. Denerwujecie się? Jak to się dzisiaj nie denerwować? Nie denerwować się. Ciężkiej pracy unikać. Leki zażywać, jak nie pomogą, przyjść po inne. Następny proszę. Jakże ja mam ciężkie roboty unikać, skoro matka staro, samo, słabo, a ja sam. Mieli my służącą, to pomarła. Miałek te z parobka, to w środku żniw chynu kosę i posedł w pieronie, chociaż mu płaciłem 4000 i zarcie. O służących to my, Płonka, nie będziemy rozmawiać. Ja też miałem 4 służące. Jedna tydzień temu poszła po zakupy do Pebeksu i do dzisiaj nie wróciła. Mój dziadek, panie doktorze, to miał sposoby na służących. Jeden jak mu uciekł, to go pod Nowym Targiem przydybał, przyprowadził do chałupy i przez 2 tygodnie źryć nie dał. Od tego czasu co dzień po rękach go parobek całował. No tak, mój ojciec też twardo trzymał służbę. Ale o tym teraz nie warto mówić. A cóż, ja z tobą tak się rozgadałem, to człowiekowi trochę na sercu lżej. Ty z serca, panie doktorze? A nie wygląda na to. A co? No. Mam 49 lat? Co? 49, pan doktorze? A co? Może nie wyglądam na to? Niech się pan nie gniwo, ale jak panu na imię? Mnie? Tak. No Zygmunt, to co? Choćby pan miałby mnie stąd wyrzucić na zbity pysk, to coś panu powiem tak po nasemu, od serca, po chłopsku. Ty nie pieprzynek głups, bo nikt ci więcej nie to jak 35. Co to ja nie widzę, jak osiemnastki się za doktorem oglądają, jak się przechadzają pod oknami w tej nazod? Co? 35. Pod oknami za mną. Ty mówisz prawdę? Tak. Wiesz, bo ja tak patrzę na twoje EKG, to ty zdrowy jesteś jak krowa. To tam, nerwice, no. Na nerwice nikt jeszcze lekarstwa nie wynalazł. Musisz wziąć w garść tą swoją nerwicę i powiedzieć nie nerwici. A jak wypijesz 100, to boli? Właśnie za jak wypiję, to mi przychodzi, doktorze. To po co ty do lekarza przychodzisz? Człowiek wie najlepiej, jakie lekarstwo mu pomaga. No. Bądź zdrów. Jak ci to? Stasek. Stasek. Do widzenia. Bądź zdrów.
Stańcie! Czego, Stasiu? Nie macie do mnie listu? Ach, listu! No. A, czekaj, posłuchamy. No, posłuchajcie. Posłuchamy, zaraz. Kocoń, kręcikwo, salachna, rybarski krawczyk, krawczyk. A, nie ma Stasia. Nie ma. No chodź, Stasiu, to cię porzucę. Stasiu, co ci, chorysz? Zdrowy. Byłem u lekarza. No i? Ja wiem, co ci trzeba, nie do lekarza ci trzeba iść. Okej. Okej, do matrymonialnego biura. Pracujemy najnowocześniejszymi metodami doktora, profesora japońskiego, Okitawy. On to pierwszy wymyślił najdoskonalszy jak dotąd tekst kojarzenia płci. Doszedł do tego metodą żmudnych doświadczeń i eksperymentów, którym to sam ulegał, wiążąc się wielokrotnie w związki małżeńskie. Wypełnione informacjami testy profesora Okitawy wprowadzamy następnie do komputera, który zawiera wszystkie informacje dotyczące płci przeciwnej i po paru sekundach wychodzi nam najdoskonalsza narzeczona i partnerka na żonę. Proszę tylko wpłacić 2000, a w ciągu 24 godzin sprowadzimy panu narzeczoną. 2000? Nowoczesna technika kosztuje. Wszystko wasem? No, tacy bogaci nie jesteśmy, korzystamy z usług Zakładu Techniki Obliczeniowej. A to wszystko kosztuje. Proszę. Płaca pan? Nie będzie nic taniej. My mamy urzędowe ceny. Nie możemy ich zmieniać, pan rozumie. No to cóż, zostaje nam do wypełnienia ankieta. I jutro proszę się zgłosić, narzeczona będzie na pana oczekiwać. To się dobrze składa. Kawalerski wieczór trzeba pić. Wezmiemy sobie hotel, wódeczkę. Dziewczynki będą. Fajnie będzie. Spróbujemy. Chodź. Wiesz, Stefan, ja się boję. Czego się boisz? Choroby się boję. Powiadają, że takie dziewczyny różne w Francji się ją. A ja jestem żyniac. Po co tu jest babę i głupie dziecka urodzi? To jest prawda. A widzisz? Thank you.
Co to jest? Jest striptease. To jest gówno, a nie striptease. Tak ja był w Anglii, u wujka od ciotki Jaczki. I poszliśmy do takiego kabaretu w Londynie. Wiesz, co tamte dziołchy wyprawiały? Kosztuje. A wiela? 50 funtów. Cholera, krowę wykupię. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie, że panowie jesteście. Panie Stanisławie, narzeczona czeka. Proszę do pokoju, miłość od pierwszego wejrzenia. Proszę. Pan tu zaczeka, narzeczeni muszą być sami. Proszę, niech pan tu siada. Dziękuję. A pan też kawaler? Stasiu, co ci? Co mu się stało? Czy mój narzeczony to już wyszedł? Dzień dobry. A, dzień dobry, Stasiu. Jak Szymos? Herbatę wypijesz? Niech będzie. No zacekuj chwilę, aż się woda zagotuje. Ale bez wódki. A co, wypijesz osobno? Nie wypijam wcale. Chorujesz? Mhm. A zaraz jak se tak pomyśla, bo tak coś ich mizernie wygląda. Naprawdę? Nie wolno mi kurzyć, nie wolno mi pić, nie wolno się denerwować. Mam unikać ciński roboty. Ja to się kurde mole mają odpowiesić. Panie Wojtyś, nie ma pan do mnie jakiego listu? Teraz mam przerwę 15 minut na spożycie posiłku. Zapytaj ze się Stasek, bo to za kwadrans to ci powiem. Szefowa, dajcie mu herbatę. Nie piję herbatę mu fał pije. Daj no haj 2,50. Jo, nie piję. Co, nie pijesz? A ja mam swój rozum, wiesz co robisz. A ja daj dwie gorzałki. Długo ja se będę sukał? Nie czekaj, Stasek. O, jest. Kolega Stanisław. Co ci, Stasek? Słabo ci? Odpisała! Nie trzeba, bo jeszcze byście krzywokantę zaprasowali. Ale Jezus drogi, kiedy też tak do honu się jedzie, coś ja z tą robotą zapłacę. Macie, czytajcie. Nie mam okularów, choćbyś mi to tłumaczył. To ja wam przeczytam. Tak z tego nic, bo się na to nie zgodzi. Drogi kolego,
Czasu nie miałam ci odpisać, bo roboty były letnie, a lato późne i mokre było latoś. Także zimioki prawie w błocie i Bóg wie, co z nich wyrośnie. U nas pogoda teraz ślicna i w polach jest sucho, a kwiatów tyle na łące, że za żal serce ściska, że trzeba je będzie wszystkie skłosić. Czytać dalej? Czytaj, syneczku, czytaj, bo mi się to podoba. Jak tylko twą fotografię ujrzałam, to się w tobie zakochałam. I gdyby nie była po polsku podpisana, to pomyślałabym, że to Burt Lancaster do mnie z Ameryki napisał. Kalina, pucz. Staszek, coś ty tam przed trzema dniami po tej drodze piratową? Ty ci się klowało cieliło? Nie. Czy byłeś pijany? Nie, nie piję, lekarz zabronił. To już wiem, jakaś baba była za tym. Zgodłeś. Mariola odpisała ta z gazety. Mąż, czytaj. Stop. No i co? Stasiu, nie gniewaj się. Coś ci powiem, na mój głupi rozum. Ona jest magister, ale poszukuje chłopa młodego, zdrowego byka, a nie takiego siarganca jakoś ty. Gosden sądzi według siebie. Napisałeś i? Co i będę odpisywał? Co mam w myśli, to i sam powiem. Pójdziesz. W sobotę po południu pojadę do Palalowic. Przy robocie chcę ją zobaczyć, jak ma w chałupie. Czy robotno, czy czysto. A potem do miasta ją zabiorę, do kawiarni Lotos, na lody. W domu może ona być i dobro, ale wśród ludzi nieobyta. Może kawę się robię, może z byle czego się głupio śmieje. Jednym słowem, czy nie będzie mi wstyd we wsi się z nią pokazać. Że tak drzecie, abyście do szamba wpadli. Chodź do mnie, chodź na drogę ponium. Co się stało? Jest na drogę ponium. Po kogo? Po Mariolkę. Jaką Mariolkę? Tą, co z gazety. A co ona tu robi? Na Ermaku my byli, tak my się zagadali i ze mną przyjechała. Mamo, co byście zrobili? Jo, niegolony, w gaciach, poprany gnojem. Czy w dzisiejszych czasach tak wygląda kandydat na męża? Stasiu, idź się brydko umyj i ubierz się. Dobra. Lecę!
się mieć dobrze, pola też mamy. Dość będziemy mieć co robić, żeby inna ta zgoda była, jakoś i nic będziemy. Pokażę ci pokoje. Na górze mamy dwa, na dole trzy i Stasiu założył centralne. To nam to daje na całe życie ciepło. Proszę. I mamy umeblowani, słońce przypiekało, to się opalałem. Cześć, poznajesz? Stasek jest. Mariola. Cześć. O, widzisz, Stasiu, jako Marielka ładna? Goście niespodziewani, zawsze mile widziani. Przynieście Marioli trochę mlika, pewnie im gardło zaskło. Mariolko, napij się dobrego mleczka. I nie chcę państwu sprawiać żadnych kłopotów. Ale skoczym, przynieś. Nie wyglądam na kowboja. Ani ja na złotowłosą mis. Ładne masz gospodarstwo, takie zadbane i czyste. A ty, takie tam sobie. Ja nie wiem, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz. Przecież to trzeba prost niezwykłej siły, żeby takiej pracy podołać. Ja radzę sobie jakoś, a ty też masz gospodarkę, bo mi coś pisałaś o ziemniakach, że sadziłaś. Ale co to za gospodarstwo? Trzy kury i pół hektara ziemi. Ja pracuję w ruchu. Klub ruchowski prowadzę w Palalowicach. Rodzice nie żyją, a rodzeństwo ja poszło w świat. Ja tak się tylko pytam. Nie chodzi mi o twoją ziemię. Ja ziemi mam dość, żeby tylko sił starczyło. O, mlecko jest, z południowego udoju. Jeszcze ciepłe. Napij się, Mariolko, dobrego mleczka. A ty, Stasiu, chcesz? A jak, chcę. To się napij. Stasiu, nie wypij wszystkiego. A niech wypije, mleka mamy dość. Ale ja nie dlatego. Wszystko stało się tak nagle i nawet na ty przeszliśmy bez bruderszaftu. Może mlekiem? Można. Nie uważasz, że to oryginalne? Stasek. Mariola. To się patrzycie, to takie zwyczaj. Mnie nie o to chodzi, ale mi chodzi o twoje brudne gacie. Idź się przebier. O, pardon. Mariolko, to mam dużo. Po dziadkach mam, po strykach mam, tylko że w różnych kawałkach, tam mam kawałek. W dolinie mam. Mówili, żebym to przedał, ale ja nie przedam, bo mi się tu podoba. Jest pięknie. A zimą, kurca fuks. Jak tu tak napada na biały, jak tu jest pięknie. A tak. A wiesz, tam pod lasem, to mam zyta. 2 hektary zyta. I z drugiej strony to mam ziemniaki posadziłem. Piękne, dorodne ziemniaki, ale ja wiem co. Jo, zyta. Jo.
kupię ci co tylko będziesz chciała. Śminki ci kupię, sukienki ci kupię, futro tyś ci kupię na zimę takie do kostek. Będzie ci ciepło w zimę. Nic nie będziesz musiała robić, byleś tylko... Co ten Stasiek tak sam do siebie gada? Nikogo nie widzę, a on gada i gada. Cię nie dziw, bo to stary kawal pewnie mu bije na dekiel. Stasiek, do kogo tak gadasz? Żeniac! Stefan!